Dobra, koniec zabawy. Tym razem wyjątkowo pokażę wam bitwę, w której nie będę miał sobie wiele do zarzucenia. Będzie to naprawdę ładna bitwa. A miksem CDC, czyli szasze szuszo. Żartuję oczywiście. Nie wiem, jak to się wymawia. Wiem, że Dead to dobrze robi, ale ja to nie wiem. A miksa saszer duszar. W każdym razie, bitwa ze streama na mapie Bagno. Tryb bitwa standardowa. I naprawdę ostatnio miałem złą pasę z bitwami. Bardzo złą pasę. Po prostu popełniałem wiele błędów, co wynikało głównie z chyba przemęczenia wotem. Ale ostatnio gram mniej randomków, bo one troszeczkę jakby odwrotnie na mnie działają. Czym więcej gram randomków, tym gorzej gram po prostu. Jakby źle się zachowuję. Ale za to grałem dużo treningów. I one według mnie troszeczkę mi pomogły się zachowywać. I ta bitwa może pokaże wam właśnie, że randomki troszeczkę psują nam umiejętności. To może być dziwne, ale czym więcej bitew czasami gramy, tym gorzej po prostu sprawujemy się na polu bitwy. Ja tak mam, to jest może odosobniony przypadek, ale ja tak po prostu mam. Także bitewka, która według mnie wypadła całkiem nieźle. Losowanie jest perfekt. Ósemeczki. Przeciwnik ma takie pojazdy jak Isu, Borsuk, Sustosu, 100Y, więc wygląda to nieźle. Pierwszy strzał w Rudego. Rykoszet, który mogę zrozumieć, dlatego że trafiłem go w przednią płytę pod dużym kątem i pocisk się ześlizgnął. To nie była kwestia celowania, to po prostu był błąd. To znaczy, to był po prostu pech, tak? Tego się nie dało przewidzieć. Po prostu się cofnął w momencie strzału. Ten pocisk to na pewno błąd mój, bo tutaj przyjąłem no po prostu bez sensu. Co prawda wcześniej ładnie trafiłem te 20 fartownie, tak teraz on fartownie mi trafił, aczkolwiek ja jestem trochę większy, więc jest to łatwiejsze do zrobienia. Póki co mamy w miarę wyrównany mecz. Widzimy, że powoli tracimy HP na tej chyba drugiej stronie, czyli na linii 1, 2, 3 tam. Wydawać by się mogło, że przeciwnicy wygrają. Dlaczego? No bo ich jest po prostu więcej. Tutaj mamy 3 czołgi, a większość TD-ków jest w tym sektorze na D3. Ładny strzał w Susto Y, ale wiadomo, on tutaj w ogóle nie powinien się wychylać, bo jest wielki, łatwy do trafienia i trochę chyba nieporęczny. Ten Sherman obrywa po raz kolejny i tym samym mam już 1000 uszkodzeń. Tutaj po prostu wyjeżdżam, kiedy trzeba, i robię te uszkodzenia. Wykorzystuję to, że mam podświetlenie na podświetlenie i przeszło na te pojazdy. Do mnie dojeżdża teraz dwójka graczy, jeden Super Pershing i chyba drugi tam też dojeżdża. A Susto Y teraz pada. I dobrze, bo zdjęcie jego było kluczowe. Ja wiedziałem o tym, że muszę go zdjąć, ale najbardziej na streamie, bo nie miałem wtedy modów, zdziwił mi ten strzał. I chwilę zajęło mi uświadomienie sobie, że E2 to przecież ma 105, haubicę, która przecież spokojnie mnie przebije. I dlatego też nie powinienem w ogóle się tutaj wychylać, bo przez to przyjąłem ten pocisk. Teraz już chyba nie wyjadę, bo zdawałem sobie sprawę z ryzyka. A co lepsze, taki Super Pershing mógł ten przyjąć pocisk za mnie za zero, prawda? Za nic, bo ma pancerz specjalny. Także na pewno, jeśli mówimy o błędach, to do tej pory akcja z na początku T20, gdzie niepotrzebnie się wychyliłem, on miał dobrą pozycję, i po drugie ta akcja z E2. Tutaj ten Susto no za bardzo się pokazywał, ale też ja go zaskoczyłem trochę. Mało kto spodziewa się tutaj czołgu średniego w tym momencie bitwy. A ten E2 no musi teraz paść, bo wiadomo, jest zagrożeniem. Bitwa zamienia się powoli w tragiczną. To dlatego, że linia 1, 2, 3 upadła, co było do przewidzenia. A nasze TD-ki jakby na niewiele się teraz dadzą, bo już jest za późno. I to mi się nie podoba bardzo w tej mapie. Ale o tym za chwilę. Tutaj zajmuję taką pozycję, aby ostrzelać jeszcze CLC-ka, Borsuka na dojeździe. To jest fajne miejsce, jeśli ktoś podświetla to, co jedzie. A widzimy, że teraz już nikt nie podświetla tego, co jedzie, bo nie ma komu tego podświetlać. Mówię oczywiście o podświetlaniu tych tutaj regionów.
ten dojazd. Strzeliłem w CDC-ka i tak dalej, ale musiałem zjechać z tej pozycji, bo inaczej oberwałbym nawet środka, bo ta pozycja jest w miarę wysoko i da się kolesie tutaj trafić. Wjechałem w to miejsce w ogóle przypadkowo. Nigdy wcześniej nikogo tam nie widziałem. Więc sytuacja wygląda mniej więcej tak, że trochę to jest bez sensu posiadanie TD-ków na tej mapie, bo to znaczy jedna sztuka jest w porządku, albo jedna sztuka, która może dojechać na przepychać, na banana, na J2, ale jeśli nie mamy właśnie heavików praktycznie, mamy same TD-ki, to trochę słabo to wygląda, jak ktoś pojedzie sam na linię K. Jak mnie denerwują te muszki owocówki, które są wraz z owocami. Po prostu lata mi tutaj przed monitorem. Jak ja mogę nagrywać, jak mam takie coś przed oczami, no. W każdym razie, dajcie znać, co wy myślicie o pojazdach na tej mapie. Według mnie nie jest to do końca dobre. No ale na pewno część z was sporo grała na bagnie i ma własne spostrzeżenia. Napiszcie w komentarzach. I teraz, no już końcówka bitwy. Widzicie, że tej bitwy wygrać się nie da. Mamy ogromną stratę HP. I na dobrą sprawę, wydaje mi się, że trzeba w takich sytuacjach zawsze chyba uciekać i liczyć na to, że może jakoś przeciwnicy popełnią błąd, rozdzielą się. No po prostu muszą coś zrobić nie tak, jeśli chcemy taką bitwę wygrać. Nie da się takiej bitwy wygrać, stojąc i walcząc siódemku na raz. Po prostu się nie da, nie ma takiej fizycznej możliwości. Więc, idąc tą myślą, uciekam, prawda? Załadowałem złoto teraz już. Nie bawię się w apeki. Robię damage zawsze, jeśli mogę. I próbuję wykorzystać jeszcze tego Chieftaina, który już nie ucieknie, bo jest za wolny. Ale pomóc mu zarazem, tak żeby przetrwał jak najdłużej. I mógł strzelać, prawda? Bo lufa mi się bardzo przyda podczas walczenia w dalszej fazie bitwy. Strzeliłem w oho. Teraz próbuję pomóc mu z tym T20. Pomagam mu, ale zostaje mu ogryzek temu medowi. No i robię swoje, tak? Po prostu obijam przeciwników. Próbuję teraz wyjechać bardziej, ale no, ten oho mi blokuje i nawet Isuku tutaj załatwia. Więc nie miałem już czego szukać. Chciałem go za wszelką cenę dobić, bo wiedziałem, że to jest ogromnie istotne, aby dobić czołg, który strzela za 800 nawet. Tutaj kolega pisze, ach ciężko, no nie dziwię się, było trudno tutaj o cokolwiek. I ten strzał też żałowałem, że nie dostał, bo mógł dostać. A wtedy byłoby mi dużo, dużo łatwiej. No i co? Na plecach pojawia się T34, który obrywa bardzo szczęśliwie. Wiedziałem o tym, że zaraz do niego dojedzie T20, tylko że na moje plecy dojedzie. Więc muszę go jak najszybciej rozwalić. Ale też nie mogę stracić HP, po prostu nie mogę. Pomyślałem sobie szybko, chwila, ten kamień jest nadzieją. Kamień mi pomoże. I zobaczcie. Kamień faktycznie bardzo się przydaje, tylko że ta gąska, która była trochę skillowa, trochę szczęśliwa, dalej nie pomaga, bo przeciwnik ma zestaw naprawczy, a potem jeszcze dojeżdża ten med. I teraz wiedziałem już tylko jedno, no to jest po prostu już koniec, tylko spróbuję chociaż dobić tego meda, tak? On wyjechał, popełnił błąd i przez to zginął. No ale teraz już KW4 dojechało i nie było w ogóle nic do ugrania. To była już kaplica. Swoje zrobiłem. Co prawda nie był to rewelacyjny wynik, ale na pewno wiele sobie zarzucić nie mogę. Chyba tylko dwie te akcje z początku, które i tak by teraz niewiele zmieniły. To znaczy 600 HP by się przydało. Ale tak czy siak ta bitwa nie była do ugrania. KW4, zobaczcie, ile ma HP. No, 700, ten 500. Zaraz dojechałaby reszta. Także mogę sobie teraz tutaj snuć różne teorie, ale raczej tej bitwy bym po prostu nie wygrał. Przeciwnicy dobrze wyjechali i mnie oflankowali, także dajcie znać, co wy myślicie o tej bitwie. Może widzicie jakieś ninja błędy moje w moim wykonaniu. No według mnie AMX czachę suszyć nadaje się do takich bitew i do wyciągania, co pokazała moja bitwa życia na tym pojeździe na Lakeville'u. Także tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.